Cześć, witam Was w kolejnym odcinku o tenisie stołowym. W tym odcinku dowiesz się, co jest najważniejsze w tenisie stołowym. Przygotowałem krótką listę z bardzo ważnymi rzeczami o tenisie stołowym. Pierwszym bardzo ważnym punktem jest rozgrzewka. Pamiętajcie, żeby zawsze dobrze się rozgrzewać. Zatem pamiętajcie o nadgarstkach, żeby dobrze rozgrzewać ramiona, łokcie, barki, wszystko, plecy, nogi też są również bardzo ważne, całe ciało musi być rozgrzane. Zatem pamiętaj, zawsze przed meczem, nieważne czy to w szkole, czy na zawodach, zawsze się rozgrzewaj. To jest bardzo ważne dla Twojego zdrowia. Druga bardzo ważna zasada to nie lekceważ przeciwnika. Pamiętaj, nigdy nie lekceważ przeciwnika, to Cię może zgubić. Pewnego dnia na sali, gdy grałem w tenisa stołowego, podszedł do mnie jakiś starszy pan. Podszedł do mnie, ręka mu się tak trzęsła, jakby miał zaraz umrzeć. I zapytał mnie się, czy chce ze mną zagrać. Więc ja sobie pomyślałem, co ty dziadek, daj sobie spokój, przecież ty zaraz umrzesz, gdzie ja taki młody cię ogram, po co ci to? Myliłem się, zlekceważyłem go i dlatego przegrałem. Dziadek tak mnie rozwalił, że w ogóle nie miałem do niego żadnych szans. Ale ważne jest to, że na początku go zlekceważyłem i powiedziałem, taki dziadek, przecież on wolny, stary, ja go na pewno ogram. Nie. To on mnie rozwalił i to bardzo, bardzo dobrze mnie rozwalił. Zatem pamiętaj, nieważne czy ktoś jest stary, czy młody, czy jak wygląda, ważne jak potrafi grać. Od tamtego momentu, gdy ten dziadek mnie ograł, nauczyłem się jednej rzeczy. Nigdy nie lekceważ przeciwnika. Trzeci bardzo ważny punkt, czyli serwis. Serwis nie służy do tego, żeby podejść sobie do stołu, podrzucić piłeczkę, zaserwować i tak o. Nie na tym to polega. Często obserwuję takie sytuacje, gdy zawodnik z tych gorszych lig serwuje byle jak, następnie przeciwnik zaatakuje to, no i niestety tracimy punkt, tak? Ale większość zawodników nie zdaje sobie sprawy, dlaczego stracili ten punkt. To jest oczywiście zasługa przeciwnika, bo swoją dobrą grą ściął Twój serwis, ale to też jest Twoja wina, bo Twój serwis był wystarczająco słaby, inaczej mówiąc wysoki, długi, łatwy do ataku. Dlatego następnym razem zastanów się, jak zaserwować, żeby Twój przeciwnik nie był w stanie go zaatakować lub odbić w taki sposób, żebyś Ty mógł dogodnie zaatakować piłeczkę. Patrz, gdzie jest przeciwnik, jak jest ustawiony i tak dalej, gdzie dokładnie stoi, w którym miejscu stołu, wtedy na przykład sobie zaserwuje, aha, czyli zaserwuje w ten sposób, side spina z rotacją górną, on to odbierze w taki sposób, czyli rotacja sprawi, że ucieknie mu w tą stronę, wtedy ja będę mógł to zaatakować szybkim, mocnym top spinem. Obmyślam wcześniej, co zrobię, zaserwuję, on tam odbiera i ja wtedy atakuję. I to cały czas myślę o tym, jak serwuję, gdzie, jak zagram. Serw jest bardzo ważny. Serw służy do tego, żeby stworzyć sobie dogodną sytuację do uzyskania punktu. Nie służy serw tylko do tego, żeby sobie przebić piłkę byle jak. Pamiętajcie, skupiajcie się, koncentrujcie się nad serwem. Kolejnym bardzo ważnym punktem jest przejście z pozycji serwującej na szybki przeskok na pozycję atakującą, tak? Wiele ludzi, również w tych słabszych ligach, popełnia taki błąd, że nawet jeśli ma dobry serw, to zaserwuje, tak? I potem sobie stanie, a nie trafiłem w piłeczkę, bo nawet nie przygotowuje się, żeby tą piłeczkę odebrać. Dlatego bardzo ważnym elementem, że jest, by zaraz po serwisie szybko przejść i być gotowym na każdy ruch, czy skok, czy w tą stronę. Pamiętaj, musisz być zawsze gotowy na każdą piłkę, na każdą. Nawet gdy serwujesz i Twój serwis jest dobry, to istnieje zawsze możliwość, że przeciwnik ten Twój serwis od razu zaatakuje. Czyli serwujesz i od razu przechodzisz tutaj i grasz, tak? Cały czas. Kolejny bardzo ważny punkt to odbiór serwisu. Również często obserwuję takie sytuacje, że przeciwnik serwuje, my stoimy sobie tak o, i mówi, a tu odbiorę, a tutaj nam kolega ściął, no
źle odebrałem. Bardzo ważnym jest ustawienie się przy stole do odbioru. Zawsze musisz mieć taką pozycję, by być zdolnym do odbioru na pozycji backhandowej oraz na pozycji forehandowej, tak? Także ta pozycja jest ciągle korygowana. Gdy przeciwnik serwuje, pamiętaj, musisz być zwarty i gotowy, pochyl ciało do przodu, kolana zgięte, rakietka przed sobą, żeby zdążyć na backhand, żeby zdążyć też na forehand. Cały czas zwarty i gotowy, czekasz aż on serwuje, patrzysz się na tą piłeczkę, serwuje i zaczynasz grać. Koncentracja, cały czas. Kolejny bardzo ważny punkt to myśl tylko o piłce. Nie o kolacji, nie o tym, co będziesz robić za 2 godziny, czy co robiłeś wczoraj. W czasie grania myśl tylko o piłce. Cały czas tylko piłka, jak grasz i jakie ruchy wykonujesz. Jeżeli wbije ci się coś do głowy, jakieś SMS-y z koleżanką sprzed wczoraj lub piwo z chłopakami, wybij to sobie z głowy. Naprawdę zacznij myśleć tylko o piłce. Jeżeli będziesz myślał o bzdurach, stracisz koncentrację, stracisz punkt, przegrasz mecz. Bardzo ważnym elementem technicznym w tenisie stołowym jest uginanie nóg. Ogólnie footwork, czyli praca nóg. Jednak teraz chwilowo porozmawiamy o ugięciu nóg. Jak odbierasz serw, to nie na prostych nogach sobie odbijasz i grasz tak o. Nie bój się uginać nóg. Zegnij te kolana, balans ciałem, wszystko żeby było. Zginaj te kolanka, nie bój się ich zginać. Dobra rada. Wszystko, żeby było fajnie, płynne. To nie jest lekkie, ja wiem, to jest bardzo trudne. Techniczne, dobre granie w tenisa stołowego wymaga naprawdę dużo pracy i poświęcenia. Kolejny punkt z mojej listy to zawsze graj do końca. Inaczej mówiąc, nigdy się nie poddawaj. Przykład, 2 miesiące temu, gdy grałem na meczu, mój przeciwnik w 5 secie miał 9 punktów, ja miałem tylko 3. Grałem, nic mi nie wchodziło, już za chwilę miałem przegrać, punkty mi uciekały, nie wiedziałem co zrobić. Poprosiłem o przerwę, napiłem się trochę wody, pomyślałem, skoncentrowałem się. Inaczej mówiąc, uwierzyłem, że jestem w stanie pokonać tego przeciwnika. Uwierzyłem w siebie po prostu, wiedziałem na ile mnie stać i postanowiłem walczyć do końca, nie poddałem się. Ograłem tego przeciwnika 12-10 w decydującym secie i ważne jest to, że grałem do końca, nie poddałem się, choć już myślałem, że to koniec. Wiara, nie poddawaj się. Warto walczyć do samego końca. Ale to też działa w drugą stronę. Pamiętam, że kiedyś ja wygrywałem 9-3. To było dosyć dawno. I już byłem pewien, że wygram. Już zlekceważyłem przeciwnika. No i przegrałem tak samo, mimo że też wygrywałem 9-3. Także pamiętajcie, nie lekceważcie przeciwnika i grajcie do samego końca. Nigdy się nie poddawać. Walczyć aż do zwycięstwa. Pozostały nam 2 ostatnie punkty do końca. Zatem przedostatni punkt to footwork, czyli praca nóg. Praca nóg w tenisie stołowym jest bardzo, bardzo ważna. Owszem, używamy ręki do ataku, ręką odbijamy i tak dalej, ruszamy barkiem, ramieniem, nadgarstkiem, ale pracujemy również na nogach. Nogi są bardzo ważne. Jeżeli stoimy w tym miejscu, a piłeczka leci tam i jej nie dosięgniemy, więc musimy tam skoczyć i odbić, tak? Czyli pracują nogi, pracujemy mocno na nogach, tak? Cały czas pracujemy bardzo mocno na nogach, zatem nogi to bardzo ważny element w tenisie stołowym. Profesjonalni zawodnicy mają silne nogi, mają mocne, zbudowane nogi. Pamiętaj, aby trenować nogi, ćwiczyć bardzo dobry footwork, czyli podskoki, ułożenie i grać dobrze na nogach. To jest bardzo ważne. I na samym końcu, co jest najważniejsze, ale to najważniejsze w tenisie stołowym, i nigdzie tego nie znajdziesz, na żadnych stronach internetowych i tak dalej. Nie znajdziesz tego nigdzie. Najważniejsze w tenisie stołowym jest to głowa. Tutaj jest wszystko. Tu, w tym miejscu. Tu są twoje myśli, tu są twoje możliwości. Tutaj jest wszystko to, co możesz
lub nie możesz zrobić. To w głowie są twoje obawy, twój strach, twoje możliwości. Wszystko jest w głowie. Jeżeli wkręcisz sobie i zrozumiesz, że jesteś w stanie wygrać ten mecz z tym przeciwnikiem, to wygrasz. A jeżeli sobie wkręcisz jakieś gówno do głowy i powiesz sobie, no nie, nie dam rady wygrać tego meczu, ja serwuję, on wszystko ścina. Jeżeli myślisz źle, to przegrasz. Ty, mówię do ciebie, ty. Jeżeli sobie wkręcisz, że wygrasz, to jesteś mistrzem i wygrasz. Odważ się, spróbuj. Raz ci się nie uda, drugi raz ci się nie uda, trzeci raz ci się uda. I pokonasz siebie. A jak pokonasz siebie, to pokonasz wszystkich. Bo pokonać innych jest łatwo, ale pokonać siebie to jest wielki sukces. Zatem zapamiętaj, najważniejsze w tenisie stołowym jest to. Wszystko jest tutaj. Wszystko. Twoja głowa. Dziękuję Wam. To by było na tyle w tym filmiku. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, nie zapomnij ocenić lub napisz jakiś komentarz. Dziękuję za subki. Uzbierało się ich troszeczkę. Lajki, komentarze. Ja nie jestem jakimś profesjonalnym graczem. Jestem zwykłym amatorem. Natomiast lubię ten sport. Lubię, kocham tenis stołowy, dlatego postanowiłem robić takie odcinki, takie filmiki, żeby pomóc innym. A zdradzę Wam sekret, że temat kolejnego odcinka to recenzja okładziny Yasaka Raksa 7 Soft. Do zobaczenia w kolejnym filmiku. Cześć! Il va contrer, il nous bloque des pieds, sur le dérange, c'est parti, c'est incroyable, le point d'attaque, ce point d'attaque, ce point c'est de la folie. C'est quoi oh, oui c'est tout bon. Avec son couloir, hein, vraiment. C'est pas possible, il va arriver, il va arriver. Goal!